Rozpatrzymy projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia prezydenta miasta Tarnobrzeg. Działając na podstawie artykułu 18 ust. 2 uchwały ustawy z dnia 8 marca 90 roku w samorządzie gminnym, w związku z artykułem 8 ust. 2, artykuł 36 ust. 3 ust. 4, w związku z artykułem 4 ust. 1 punkt 1 litera C i artykuł 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych oraz w związku z paragrafem 6 oraz załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje. Ustala się panu Grzegorzowi Kiełbowi, prezydentowi Miasta Tarnobrzega, wynagrodzenie miesięczne w następującej wysokości. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 6200 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 2100 zł, dodatek za wysługę lat w wysokości 17% wynagrodzenia zasadniczego, który wzrasta 1% za każdy rok kalendarzowy aż do osiągnięcia 20%. Paragraf 2. Ze względu na charakter pracy i szeroki zakres wykonywanych obowiązków przyznaje się panu Grzegorzowi Kiełbowi, prezydentowi Miasta Tarnobrzega, miesięczny dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 9 grudnia 2014 roku. Uchwała posiada pieczęć radcy prawnego. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Kołek. Ja tylko chciałem się zapytać, jakie to ma poziom w stosunku do tego, co było 4 lata temu, bo pamiętam, że głosowaliśmy 4 lata temu i ja bym wnioskował za tym, żeby podobne uposażenie było jak 4 lat dla prezydenta miasta. Panie radny, z tego, co się zorientowałem, to wynagrodzenie jest, jeżeli chodzi o składniki wynagrodzenia, jest praktycznie identyczne. Różnica polega tylko i wyłącznie na tym, że w dodatku trzecim, czyli prawda, wysługę lat, no pan prezydent ma staż, pan prezydent Kiełbowi po prostu różną wysługę lat. To jest tylko ta wyłącznie ta różnica. Natomiast wynagrodzenie jest na poziomie, można powiedzieć, identyczne. Czyli dodatek specjalny jest też w wysokości 30% i tu, tak? Tak. Nic się tutaj nie zmieniło, jest tylko różnica w wysłudze lat, nic więcej. Dziękuję. Bez państwa radny chciałby jeszcze zabrać. Proszę pan radny Patryka. Ja chciałem prosić o wyjaśnienie odnośnie paragrafu drugiego, bo nie znamy jeszcze planów pana prezydenta, czy będzie jeden wiceprezydent, czy dwóch, czy tutaj się zmieni zakres i przy okazji wielkość tego dodatku. Myślę, że to jest pytanie, jeżeli chodzi o współpracowników pana prezydenta do pana prezydenta. Pana prezydenta nie ma tak naprawdę tylko z jednego powodu, ponieważ no właśnie o 14 rozpoczęła się wigilia na hali sportowej z mieszkańcami Tarnobrzega i po prostu tylko i wyłącznie dlatego go nie ma. Myślę, że wtedy takie pytanie, jeżeli chodzi o współpracowników, to do pana prezydenta należałoby skierować. Myślę, że w najbliższym czasie pan prezydent no jasno powiedział, że się odniesie do tej sytuacji, jak sobie wyobraża współpracę, ułożenie współpracy i myślę, że to uzyskamy odpowiedź. Natomiast tak jak mówię, to nie jest zła wola, tylko na dzień dzisiejszy, na obecną chwilę właśnie pan prezydent jest z mieszkańcami, spotyka się na hali. Oczywiście kazał przekazać nam wszystkim radnym, że bardzo serdecznie zapraszam, żeby po sesji również, żebyśmy tam podeszli, żeby spotkać się z mieszkańcami miasta. Czy mam jeszcze jakiś głos? No, z mojej strony tylko taka wypada, że są właśnie takie uroczystości, to można by było sesję Rady Miasta po prostu zwoływać godzinę wcześniej czy dwie, żebyśmy też mogli jako radni uczestniczyć, mieć możliwość uczestniczenia w tego rodzaju uroczystościach. Panie radny, w 100% się zgadzam. Myślę, że następnym razem na pewno dwa razy się wcześniej zastanowimy, żeby ten termin był odpowiedni, bo ja też naprawdę też bym chciał tam być. Myślę, że jak zakończymy sesję, to się tam udamy. Na przyszłość na pewno wezmę to pod uwagę. Pan prezydent prosił, ale w momencie, kiedy zwołał sesję nadzwyczajną już na godzinę 13, to niestety nie dało się już tego zwrócić, ponieważ ta informacja poszła już publicznie i nie można było tego wrócić. Ale na pewno następnym razem zgadzam się w 100%. Trzeba to zrobić. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze mam jakiś głos? Dziękuję w takim razie, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wynagrodzenia prezydenta miasta Tarnobrzega? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto był przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Głosowało 20 radnych, 20 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.
Wysoka Rado, kontynuujemy oczywiście jeszcze sprawy bieżące. Ja tylko jeszcze jedną rzecz chciałbym Wysokiej Radzie przedstawić, mianowicie opinię Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu. Opinia dotyczy potrzeb Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu w zakresie wykonywania prac przez skazanej w ramach kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznej użytecznej. Podstawa prawna opinii, paragraf 2, ustęp 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności i prac społecznie użytecznych. Wskazanie podmiotów, w których w 2014 roku wykonywana była kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna na podstawie orzeczeń zapadłych w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu oraz liczba skazanych skierowanych do pracy na rzecz tych podmiotów. I w 2014 roku wyglądało następująco w spółce ASA Tarnobrzeg liczba skazanych 50. Jeżeli chodzi o dalsze instytucje miejskie, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy w Tarnobrzegu 50 skazanych, miejskie ośrodek sportu i rekreacji Wisła w Tarnobrzegu 50 skazanych. Potrzeby Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu w zakresie wykonywania w 2015 roku pracy przez skazanych na rzecz podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności i praca społeczna użyteczna z uwzględnieniem przewidywanej liczby skazanych i zobowiązanych do wykonywania pracy niezbędnej liczby godzin przeliczeniu na jednego skazanego oraz rodzaju pracy. I tutaj, jeżeli chodzi o rok 2015, w opinii pana prezesa przewidywana liczba skazanych w ciągu roku to około 200. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie opinia, ponieważ to pismo wpłynęło również do Rady Miasta, dlatego chciałem Rady Miasta z tą opinią pana prezesa zapoznać. Dziękuję serdecznie. Czy mamy jakieś jeszcze sprawy różne? Bardzo proszę, pan radny Stanisław Uziel. Panie przewodniczący, panie skarbnik, szanowni państwo, Wysoka Rado, panie radny, ja prosiłem pana przewodniczącego, także zezwolił mnie. Chciałem państwu złożyć bardzo, bardzo serdeczne życzenia. Panie radny, panie skarbnik, panu przewodniczącemu, panu prezydentowi i wszystkim radnym, jak również mieszkańcom Tarnobrzega, pracownikom biura, widzę tu przewodniczący Rado Siedli, są również z tego serca spokojnych, zdrowych się życzę. A panu przewodniczącemu bardzo dziękuję o tak zacne podejście do sprawy i jeżeli pan zezwolił, że mogę te życzenia złożyć. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, zdrowych, pięknych, zdrowych świąt. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu, jak najbardziej przyłączam się do tych wspaniałych życzeń. Również panu radnemu chciałbym życzyć zdrowych, wesołych, radosnych świąt. Wszystkim państwu błogosławieństwa Bożego, sytuacji Bożego Narodzenia. Wysoka Rado, tak jak mówię, jeszcze chciałbym może przypomnieć, tutaj pan radny Leszek Ogorzałek przypomina, państwu radnym przypomnę, że oświadczenia majątkowe musimy złożyć jako radni w przeciągu miesiąca od wyboru, a to właśnie mija 31 grudnia, więc tylko przypominam, kto jeszcze nie złożył oświadczenia majątkowego, to bardzo proszę, żeby w Biurze Rady Miasta to zrobić. Proszę bardzo, pan radny Witold Zych. Rado, w dzisiejszym dniu odbywa się nasze posiedzenie, ale ta data jest bardzo ważna w historii naszego miasta. W 1927 roku z nocy 21 na 22 wybuchł pożar w zamku w Dzikowie. Zginęło 9 naszych obywateli i stąd moja prośba, abyśmy oddali im cześć i tak, co pamiętamy o nich, o ich ofierze i chwilą ciszy uczcili ich śmierć. I jak przed tym prosiłbym, ewentualnie chciałbym wam przeczytać fragment pamiętnika w Łościaninach Jana Słomki, który tak opisuje te dramatyczne wydarzenia w naszym mieście. Ogień zapuszczono przy rozgrzewaniu zamarzniętych rur centralnego ogrzewania. Pożar wywiązał się na stryku w środkowej części zamku, na zewnątrz zaś okazał się koło wieży od razu żywiołowo około godziny 2:30 po północy. Bardzo szybko objął je piętro zbudowane z drzewa i wżerał się w dalsze części zamku. Na ratunek rzuciła się tłumie służba zamkowa, ludność Dzikowa i Tarnobrzega, okoliczne straże ogniowe, a przede wszystkim młodzież miejscowego gimnazjum i seminarium. Dzięki bohaterstwu ratujących ocalono przeważną część sławnej biblioteki dzikowskiej
obrazy i różne pamiątki narodowe. Ratunek jednak utrudniało to, że pożar wybuchł wśród bardzo mroźnej nocy, że wody w zamku nie było, bo zbiorniki mieściły się na strychu spalone, a hydranty koło zamku były zamarznięte, że wiejskie straże ogniowe nie miały odpowiednich przyrządów do ratowania takiego gmachu jak zamek, że wreszcie sufity w zamku nie były sklepione, ale zbudowane z drzewa i waliły się trawione okna. Około godziny 5 nad ranem wybrzała największa praca nad ratowaniem zabytków zamkowych, runął sufit największej sali piętrowej, w której pomieszczona była biblioteka. Zginęło wówczas 9 bohaterskich obrońców skarbu duchowego, a mianowicie Janina Kończerówna, uczennica seminarium. Janina Kocznerówna, uczennica seminarium. Alfred Frejek, sławny lekkoatleta. Józef i Grzegorz Wilowie, stolarze, ojciec i syn. Jan Mastelarczyk, uczeń gimnazjum. Aleksander Pomykalski, murarz. Wojciech Skiba, strażak. Bronisław Wiącek, praktykant stolarski. Władysław Wiącek, czeladnik. Ciężko ranni byli Adam Gronek, uczeń gimnazjalny i Franciszek Wiącek, malarz pokojowy. Najtragiczniej zginął Grzegorz Gil, któremu belka przymiotła nogi i żywcem się palił, a od nadbiegających mu z pomocą, do nadbiegających mu z pomocą wołał, aby sobie siebie ratowali, bo on już zginąć musi. Do wieczora pożar strawił cały gmach aż do parteru. Ocalała jedynie kaplica w lewym skrzydle i sąsiadujące z nim archiwum. Zresztą z całego zamku pozostały jedynie okopcone szkielety murów. Pogrzeb bohaterskich ofiar pożaru odbył się wśród podniosłych grzewnych uroczystości przy udziale nieprzejrzanych zastępów publiczności. Zwęglone szczątki Bronisława Wiącka, najuboższego z tych, co zginęli, nieśli na cmentarz członkowie rodziny Tarnowskich. Proszę radnych o... Wysoka Rada, jak najbardziej proszę bardzo o powstanie, o minutę ciszy. Dziękuję serdecznie. Panie Radny, bardzo serdecznie dziękuję za tą pamięć. Myślę, że wszyscy jesteśmy wdzięczni, że za to przypomnienie. Dziękuję serdecznie. Czy mamy jeszcze jakieś sprawy różne, Państwo Radni? Nie. W takim razie ja tylko mam jedną prośbę jeszcze do Pana Radnego Dariusza Kołka, żeby się wpisał na listę obecności. I w takim razie, Wysoka Rado, zamykam trzecią sesję Rady Miasta Tarnobrzega. Dziękuję Państwu. Thank you.